Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Michał Ciu, MMA.pl, znajdujemy się na Celtic Gladiator 26, a ze mną jest Paweł Kiełek. Paweł, świeżo po zwycięstwie, duże zwycięstwo, ale tylko jedna walka w tym roku. Czym to było spowodowane? Cześć, witam wszystkich. Czym to było spowodowane? Przede wszystkim moimi prywatnymi rzeczami. W tym roku miałem swój ślub. Aktualnie spodziewam się dziecka i gdzieś tam dosyć mocno się po prostu... Gratuluję. Dziękuję. Dosyć mocno się po prostu oddałem rodzinie, organizacji pracy, bo też prowadzę firmę i oczywiście z racji na to, że ta rodzina już się tak mocno sformalizowała, no to wiadomo, że też zaplecze i finansowe i gdzieś tam cała ta przyszłość musi być zabezpieczona, no i gdzieś tam po prostu dosyć mocno się poświęciłem temu. Cały czas trenowałem, ale wiedziałem, że nie mogę startować, bo gdzieś ta głowa po prostu nie będzie skupiona na tyle, na ile bym chciał, na walkach i przygotowaniach, także jedna walka, na której mogłem się skupić. Nie wyszła ona do końca tak, jak chciałem, nie jestem z niej zadowolony, pomimo, że jest to wygrana walka, to zmusiła mnie do tego, żeby wznowić współpracę z psychologiem sportowym, zmienić swoje otoczenie, mówię tutaj o regeneracji, fizjoterapeutach i tak dalej, także fajna motywacja po wygranej, no i fajnie, że ta walka poszła tak, a nie inaczej, no bo lepiej mieć tą motywację, jak jest walka do przodu, niż kolejny raz myśleć, co poszło nie tak. A spodziewałeś się, że rywal nie wyjdzie do tej trzeciej rundy? Absolutnie nie. Mówiąc szczerze, w trakcie walki to była mocna walka, generalnie tam się trochę biliśmy. No. Ja też właśnie, to co mówiłem, że jestem niezadowolony, nie wykonywałem tego, co powinienem. Ja generalnie jestem dosyć mocno ruchliwym zawodnikiem, jeżeli chodzi o pracę na nogach. Nie robiłem tego w ogóle, stanąłem na nogach. Też kwestie psychiczne troszeczkę nie zagrały, mówię tutaj o mentalnych oczywiście aspektach, no ale to niestety wyszło chyba niewalczenie ten właśnie rok plus poprzednia przegrana jeszcze przez knockout i trochę gdzieś tam to z tyłu głowy było cały czas. No ale fajnie, że są wnioski, teraz już wiem dokładnie, jak to naprawić i kolejne walki to będzie... Myślę, że już taki stuprocentowy ja, który pracuje na sparingach i sobie świetnie radzę, naprawdę z bardzo dobrymi zawodnikami. No do tego, że ci życzę, żeby tam wszystko grało. Przejdźmy może do Twoich kolegów, którzy dzisiaj walczą na Celtic Gladiator. Jak ocenisz ich występy? No w kratkę dzisiaj Arachion. No to tak pokrótce, najpierw zacznijmy. Paweł Karwowski dopiero co walczył. Co tam nie zagrało? No generalnie Karwoś to jest osoba, z którą bardzo ciężko się sparuje, jest naprawdę bardzo mocnym zawodnikiem, ma ogromny potencjał, mam wrażenie, że troszeczkę nie zagrał właśnie ten mental, o którym mówiłem a propos siebie, to tutaj też niestety odniosłem wrażenie, że troszeczkę gdzieś tam nie przepalił do końca może presji, nie wiem, ciężko jest to mi ocenić, bo nie rozmawiałem jeszcze z Pawłem. Zawsze też staram się z czyichś porażek wyciągać jakieś wnioski. Tutaj ewidentnie po prostu Paweł nie wykorzystał swojego bardzo dużego atrybutu w postaci stójki. No i to wchodziło. Gdyby ta walka została potoczona dalej w stójce, poprowadzona w ten sposób, jak była prowadzona na początku pierwszej rundy, to by ją po prostu wygrał, bezpiecznie dowiózł do końca zwycięstwo. Ciężko powiedzieć, to jest myślę, że za świeża sprawa. Paweł jest naprawdę mega, mega mocnym zawodnikiem, ogromny potencjał. Może trochę nie fart, no ciężko powiedzieć. No i świetne warunki jak na tą kategorię wagową, był naprawdę dwa razy większy od rywala. Przejdźmy teraz do Marcina Jabłońskiego, tutaj wygrana w pierwszej rundzie. No to nie wiem w sumie co tu można więcej komentować, bardzo dobry występ. Tak, no Marcin generalnie u nas w klubie jest znany z tego, że jest takim charakterkiem i co by się nie działo, idzie po obalenie, to zawsze obali, w sensie do końca będzie do tego obalenia szedł, tak samo z tymi wszystkimi duszeniami. No i to duszenie, które wykonał, no to u nas w klubie, my to nazywamy Marcinokonda, także jak już złapał, to wszyscy się ucieszyli tutaj naokoło, tak naprawdę wiedzieliśmy, że po prostu w ten sposób to wykończy, także no Marcin super postawa, bardzo fajnie się pokazał. W jego przypadku mental właśnie fajnie zagrał, skupiony do końca. Wiem, że też nie miał problemu z robieniem wagi, więc na pewno ten aspekt też fajnie był dograny, jeżeli chodzi tutaj o pracę dietetyczną. Także super, no mam nadzieję, że Marcin teraz wypłynie trochę szerzej. Może jakieś większe organizacje się nim zainteresują.
Wiem, że tam w Mołdawii mam cały czas jakby kontakt z organizacją Eagles i gdzieś tam mam możliwość walki o pas, no ale może w Polsce jakieś KSW czy coś by się im zainteresowało, bo naprawdę i na treningach, i na walkach pokazuje naprawdę ogromny potencjał i duże umiejętności, także myślę, że jest bardzo ciekawym zawodnikiem. No i przejdźmy do walki Wojnickiego z Folcem, która zaskoczyła się, zakończyła się dość zaskakująco. Znaczy generalnie ja też trochę od strony sędziowskiej miałem okazję pracować. Według mnie, ja nie jestem specjalistą, tak, ale no z tego co się orientuję, to generalnie po trzech rundach nie powinno być dogrywki i to jest błąd proceduralny. Moim zdaniem powinien zostać złożony protest przez nasz obóz, przez trenerów naszych. To musi być oprotestowane, no bo moim zdaniem to jest absurdalna decyzja o dogrywce po trzech rundach. Jeżeli jest remis, to jest remis. Dziękuję, wychodzimy z klatki i tak jest zapisane w Sherdogu w Topology. Natomiast no tutaj no, nie wiem na jakiej podstawie został ten remis, przepraszam, ta dogrywka rozporządzona. No, nie wiem, może nie znam akurat zasad w tej organizacji, no ale dla mnie dziwna sytuacja. Ogólnie walka zapaśnicza, no, co tutaj dużo mówić, dużo ściskania, obaj wymęczeni bardzo mocno fizycznie, także dla fanów MMA, którzy doceniają ten clinch, fajna walka, bo dużo niuansów, dla widzów taką, myślę, że taka walka okej, no ale mogła być trochę bardziej porywająca, trochę bardziej dynamiczna. No i tu wspomniałeś o tym, że była walka zapaśnicza, dość zapaśnicza walka była Mameda Khalidowa na ostatnim KSW. Rozmawiałem wczoraj z Szymonem Bońkowskim, przyznał, że nie spodziewał się obóz Mameda w ogóle, że tak Askam będzie chciał walczyć. Ty byłeś też zaskoczony? Znaczy, no ja miałem to szczęście, ja mam ten przywilej, że mam możliwość trenowania z Mamedem. Byłem jednym z jego sparring partnerów, dlatego że ja jestem zawodnikiem, który walczy z dwóch pozycji, pomimo że tego na walkach jeszcze nie pokazywałem. To taki, można powiedzieć, new skills, jaki mam w swoim arsenale. To może nie zdradzę. Niech się przygotowują i gdzieś tam właśnie dzięki temu, że z dwóch pozycji walczę, no to sporo sparingu z Mamedem przerobiłem. Mówiąc szczerze, sparowałem z wieloma zawodnikami, walczyłem w różnych częściach świata z różnymi zawodnikami, nigdy nie spotkałem takiej osoby jak Mamed. No to jest w ogóle evenement, to jest gość, z którym z każdej pozycji tam trzeba czuć zagrożonym, czy się jest w stójce, w zapasach, w parterze. No tutaj zaskoczenie na pewno, troszeczkę myślę, że te gameplany po prostu tak się ułożyły, że Askam miał dzień, Mamed nie do końca miał ten dzień, Mamed miał taki gameplan, który Askamowi podpasował, Askam miał taki, który Mamedowi nie podpasował, więc wszystko się złożyło tak, że po prostu no, walka wyglądała jak wyglądała. Mi ogromnie jest szkoda, bo wiem, że Mamed jest po prostu... No jest legendą, jest dla mnie absolutnie wzorem, no. No i zawsze jak się ogląda gdzieś tam swoich idoli, zresztą mając z nimi kontakt i tak namacalnie z nimi przygotowując się, no to szkoda po prostu, także no... No szkoda. No tak wspominałeś o tym, że ty też masz problemy mentalne czasami przed walką czy w walce. I Mamed, no wszyscy wiemy historia, z którą się podzielił z mediami. I on, wydaje mi się, tu w tej walce też tak wyglądał, jakby nie wszedł w nią za bardzo, bo dawał się obalać bez problemu, on ma bardzo dobre zapasy, te Askam bardzo w prosty sposób go obalał i z pleców jakoś Mamed tam nie pracował tak jak zwykle, on z pleców jest przecież piekielnie groźny. Możliwe, z tych pleców generalnie jak oglądałem z rodziną galę i znaleźli się w parterze, Askam był z góry, ja już się zacząłem cieszyć i wszyscy się na mnie patrzą, ja mówię zaraz zobaczycie. W drugiej rundzie obalił Askam Mameda, mówię, to czekajcie, teraz zobaczycie. No i niestety nie udało się zobaczyć tego, co ja doświadczam na treningach, czyli te wszystkie poddania z dołu. No tak bywa, no jeżeli chodzi o ten mental. Ja teraz dosyć mocno się zagłębiłem w ten temat i jakby widzę, o co chodzi tak naprawdę w sztukach walki. Niestety w przygotowaniach spędzamy 90% czasu na przygotowaniu naszego ciała, naszej fizyczności. 10% max to jest mental. Wchodząc do klatki, jesteś tylko ty i twoja głowa i 90% twojej pracy to jest twoja głowa. Przegrywałem ze słabszymi zawodnikami od siebie, wygrywałem z lepszymi. To naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o umiejętności. Oczywiście chodzi o umiejętności, chodzi o to przygotowanie. Ale jeżeli nie zagra głowa, to możesz być mistrzem na treningach, nic ci nie pokażesz w klatce.
wynik będzie jaki będzie. Także to taka może rada dla trochę młodszych zawodników. Ja już trochę mam tych walk na koncie. Od 2013 roku jestem w zawodowym MMA, parę lat już. Więc taka mała rada, dbajcie o swoje głowy i poświęcajcie czas na to, żeby przepalać, żeby potrafić przepalić to, co w tej klatce się stanie, no bo bardzo dużo zawodników ma ogromny potencjał i nie wykorzystuje go właśnie przez to, że mental niestety nie do końca gram. No i na koniec jeszcze zapytam, wspomniałeś, że spodziewasz się dziecka, czy będziesz chciał przed porodem mieć jeszcze jakąś walkę, czy nie będziesz chciał swojej małżonki denerwować? Tak, mam zaplanowane, nie mogę niestety, chyba nie mogę mówić, nie wiem, no biorę udział w dużym projekcie, kto tam będzie chciał sobie pośledzić, to będzie wiedział, o co chodzi. Czyżby na Polsacie? To? Nie mogę mówić, coś tam gdzieś słyszałem, gdzieś byłem, coś już tam gadałem do kamer, także duży projekt się szykuje, myślę, że dosyć fajna rzecz, wracam na pewno do Polski po dwóch i pół roku nieobecności na polskim rynku MMA, także bardzo się cieszę, że będę się pokazać przed polską publicznością. No i z tym denerwowaniem małżonki to chyba nie wyjdzie, bo możliwe, że termin porodu się pokryje z tym, że może mnie nie być na miejscu nawet, także dużo poświęcam, ale wiem, że mogę, bo moja małżonka absolutnie to rozumie. Jest ogromnym wsparciem dla mnie, zresztą od zawsze była, no a teraz kiedy po prostu gdzieś tam nasza rodzina się powiększa, to oboje chyba mamy zwiększoną motywację do wszystkiego i jak gdzieś ten sport jeszcze chcę pociągnąć, ile będę mógł, no bo wiadomo, że przyjdzie czas, że będzie trzeba się po prostu obowiązkom oddać i tyle, no ale na razie póki jest zdrowie, jest możliwość, no to jedziemy dalej, no. To nic, tylko działać. Dziękuję Ci bardzo, Paweł, za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.